Cześć, witam wszystkich serdecznie. Zemstowa. Jest to miejscowość położona na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Znajduje się tutaj takie małe, ale wciąż największe zagłębie sadownicze na Śląsku. Obecnie znajdujemy się w kwaterze Ligola. Nie widzę tutaj żadnych uszkodzeń pomrozowych, pomimo już mocno różowego pąka. Jedyne co nam doskwiera tak naprawdę w tym roku to jest ogromna susza, bo ostatni konkretny deszcz był ponad miesiąc temu. Zima była sucha, jak każdy o tym wie, bez śniegu. Troszkę popadało jedynie w lutym. No i co? Śliwki zaczynają kwitnąć, tak naprawdę są już w pełni kwitnienia, ale również nie widzę, żeby tam były jakieś większe uszkodzenia. Być może minimalnie przemarzła konferencja i lukasówka, ale jeśli już, to tylko dolne partie drzew. Reszta wygląda w sumie ok. Dobrze byłoby też coś powiedzieć o pozytywach, bo na pewno takim dużym pozytywem ostatnio jest poruszenie na rynku jabłek. My widzimy, ile owoców schodzi. Sprzedajemy ostatnio bezpośrednio z gospodarstwa, no bo sytuacja z koronawirusem spowodowała, że zamknięto nam wiele kanałów sprzedaży. Ale naprawdę jesteśmy pozytywnie zaskoczeni tym, ile jesteśmy w stanie sprzedać owoców detalicznie, praktycznie w gospodarstwie. Popyt rośnie i to naprawdę dawno nie było takiego zejścia owoców, na pewno nie przez cały sezon. Aktualnie znajdujemy się w kwaterze Amersa, popularnie zwanego mieszańcem. Jest on już w pełni kwitnienia. No i tak jak mówiłem na poprzednim nagraniu z sadu jabłoniowego, nie widzę tutaj żadnych uszkodzeń, pomimo odnotowanych ujemnych temperatur na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni. Najniższa temperatura w tym tygodniu to było minus 1, minus 1,5 stopnia, więc ta śliwka była jeszcze w miarę pozamykana. To też z tego powodu nic się tutaj złego nie wydarzyło. W poprzednim tygodniu, czy dwa tygodnie temu, kiedy były te takie silne mrozy, odnotowaliśmy minus 10, minus 11 miejscami, ale no wtedy jeszcze cała wegetacja była na takim poziomie, że nic złego się też nie mogło wydarzyć. Oprócz jabłoni i gruszy uprawiamy również brzoskwinie w naszym gospodarstwie. Początkowo wydawało się, że przemarzło i to mocno. Jednak teraz, jeśli tak lustruję te pąki, to widzę, że nawet zawiązały. No, pytanie jeszcze, czy drzewa utrzymają te owoce. Ale przemarzło jedynie brzoskwinie tak do 1,5 metra. To co wyżej, to wydaje mi się, że będzie normalny plon na ten moment. Jednak tak jak mówię, to trzeba poczekać jeszcze do czerwca, co z tym wszystkim będzie. Bo już nieraz cieszyliśmy się, że będzie piękny zbiór, a gdzieś tam przychodził opad czerwcowy i wiele zawiązków po prostu spadło na ziemię. Także nie jest łatwo ze względu na tą ciężką suszę, ale nastroje są bojowe. No i co, tego wszystkiego, tego samego życzę Państwu. Po prostu nie możemy się poddawać, musimy walczyć o przyszłość wspólnego polskiego sadownictwa. Dzięki i pozdrawiam z Jury. Cześć!